Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze kroki na Uniwersytecie Warszawskim. Osoby z trudnościami zdrowotnymi. Lektor. Przystępując do egzaminu dojrzałości, stajesz przed ważnym wyborem. Teraz decydujesz o tym, jak będzie wyglądać twoja przyszłość. Począwszy od najbliższych lat, aż do dalszej kariery zawodowej. Dlatego istotne jest, aby wybór kierunku studiów był oparty na solidnych podstawach. Mówi Monika Rybkowska, Biuro do Spraw Rekrutacji UW. Z pewnością zapoznaliście się już z naszą stroną internetową rekrutacja.uw.edu.pl, na której w przystępny sposób informujemy, jak przejść proces rekrutacji krok po kroku. Dodatkowo możecie zapoznać się z filmem instruktażowym, który informuje, jak przejść proces rejestracji w systemie IRK.uw.edu.pl na wasz wymarzony kierunek studiów. Napisz: internetowa rekrutacja irk.uw.edu.pl. Zasady kwalifikacji dla każdego kandydata są jednakowe. Natomiast już na etapie rekrutacji uniwersytet stara się wyrównywać szanse osób z trudnościami zdrowotnymi poprzez dostosowanie formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Wystarczy złożyć wniosek w Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, w którym będziecie mogli omówić różne formy wsparcia i dostosowania, m.in. procesu kształcenia. Lektor. Wybierając kierunek studiów na Uniwersytecie Warszawskim, ważna jest świadomość jego specyfikacji. Przykładem może być historia. Dr Paweł Nowakowski, adiunkt, Zakład Historii Starożytnej UW. Studia na Wydziale Historii są jednym z bardziej popularnych kierunków humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak sposób, w jaki wykładamy, zasadniczo różni się od tego, czego można oczekiwać po innych podobnych kierunkach czy po nauce tego przedmiotu w liceum. Nasze zajęcia są bardzo kontaktowe. Prowadzimy je w formie ćwiczeń i konwersatoriów, gdzie podstawą jest dyskusja między uczestnikami zajęć i prowadzącymi. Ponadto dużo czasu spędzamy w bibliotece, przygotowując prace pisemne, liczące po kilkanaście stron z pełnym aparatem naukowym. Dużo jeździmy, często poruszamy się w trudnym terenie po to, żeby pokazywać Państwu historię architektury polskiej. Jak i oczekujemy od Państwa dużego przygotowania organizacyjnego, to znaczy już na pierwszym roku samodzielnie układają sobie Państwo plan zajęć, korzystając z kilku systemów rejestracyjnych. Napis: współpraca z Biurem do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. W tym bardzo intensywnym programie studiów nie zostawiamy oczywiście nikogo samemu sobie. Chętnie udzielimy pomocy wszystkim osobom ze specjalnymi potrzebami. Dzieje się tak dzięki naszej bardzo bliskiej współpracy z BON-em. Mogą Państwo uzyskać m.in. indywidualny tutoring studencki czy mentoring wykładowców oraz szeroki wachlarz dostosowań, np. dłuższy czas na zdawanie egzaminów, prac pisemnych, indywidualne terminy zaliczeń czy zaliczanie poza grupą na indywidualnych spotkaniach z wykładowcami. Ponadto nasi pracownicy przechodzą również szkolenia, które pozwalają przygotować się do efektywnego prowadzenia zajęć, a w wyjątkowych przypadkach oferujemy również wsparcie psychologiczne bezpośrednio na wydziale. Nasze studia kształcą przede wszystkim pracowników naukowych, którzy swobodnie zajmują się badaniami historii polskiej, historii powszechnej. Przy okazji zdobywają również szerokie umiejętności analityczne, które pozwalają się sprawdzić w wielu zawodach wymagających gromadzenia danych oraz krytycznego myślenia. Lektor. Każdy student może skorzystać ze wsparcia Biura Karier, którego celem jest pomoc w rozwoju kariery zawodowej. Aleksandra Black, Biuro Karier UW. Jeżeli nie wiemy, jak pokierować naszą karierą, nasz doradca zawodowy w tym pomoże, a reszta zespołu pokaże, jak korzystać z dostępnych źródeł, aby znaleźć to, czego szukamy. Napis: Biuro Karier wesprze twój rozwój zawodowy. W naszych działaniach staramy się wesprzeć studentów, absolwentów i doktorantów właśnie w taki sposób, jak potrzebują.
W tym celu współpracujemy z wydziałami oraz innymi jednostkami UW, na przykład z Biurem do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.